prowadziłaś po pijaku. Zamknij się! Jakiś czas temu, umilając mi pieszą trasę na Sarnią Skałę, koleżanka zaczęła opowiadać mi o swoim nowym Guilty Pleasure, serii prawniczych kryminałów Remigiusza Mroza. Konkretnie tych o genialnej i pyskatej mecenas Chyłce, którą koleżanka nazwała pieszczotliwie mecenas Pick Me. Zaśmiewałam się wtedy do łez, nie wierząc, że słucham o bestsellerach jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy, a nie o fanfikach, które publikowałyśmy w dzieciństwie na blogonet.pl. Dosłownie czekałam tylko, aż przyjdzie mama mecena Schyłki i oświadczy, że sprzedała ją w niewolę zespołowi One Direction. Więc już potem na dole mówię koleżance, że błagam, niech zrobi podcast o Chyłce. Ale to jest poważna osoba, która ma w życiu lepsze rzeczy do roboty. Ale wiecie, kto nie ma? Ja. Pochłonęłam 3 pierwsze tomy Chyłki w jeden weekend. I znając tempo Mroza, to pewnie i tak dłużej niż jemu zajęło ich pisanie. Więc jak będziecie chcieli, to może zrobię też kolejne części. Ale zaznaczmy sobie jedno na początek. To nie jest kontynuacja serii Dziady Polskiej Fantastyki. To nie są Dziady Kryminału, ani nic takiego, okej? Tamta seria była o tym, jak obrzydliwe poglądy pewnych panów przenikają do ich powieści i indoktrynują młodych chłopców. O Remigiuszu Mrozie prawie nic nie wiem. W wywiadach wydaje się sympatycznym facetem. Nie uważam, żeby jego książki były szczególnie szkodliwe. Po prostu nic nie poradzę na to, że bardzo, bardzo mnie śmieszą. Jakby to wam wyjaśnić? Najłatwiej chyba będzie, jeżeli jesteście w podobnym wieku do mnie. Koło 30, mniej więcej. Jeśli tak sięgniecie pamięcią do czasów gimnazjum i przypomnicie sobie najbardziej irytującą grupkę kolegów z waszej klasy, a potem sobie wyobrazicie, że w jakiś sposób zamiast na WOŚP gimnazjum numer 9 są... w jednej z największych kancelarii adwokackich w Polsce. Zobaczcie, o czym mówię. Strona 16. Licząc tytułową, redakcyjną, dedykację i tak dalej. Zaczynamy tak. Młody aplikant przychodzi pierwszego dnia do nowej pracy. Idziesz do recepcji, o tam, wskazała kierunek. Od Anki bierzesz talon na kupę i balon, a potem idziesz do... Przepraszam, co biorę? Zapytał Kordian. Przesłyszał się czy nie? Chyba nie, ale kobieta miała minę tak grobową, że może jednak... Talon na kurwę i balon, powtórzyła, otwierając drzwi do swojego biura. To taka nasza tradycja dla nowo przybyłych. Dostajesz świstek papieru i kładziesz go na biurku. Jak przyjdzie co do czego i będziesz miał zebrać burę, pojawi się twój opiekun i zrealizuje talon na kurwę. Jak zasłużysz na jakiś bonus, spieniężę ci talon na balon. Jasne? No jak słońce. A nawet nie poznaliśmy jeszcze naszej głównej bohaterki, mecenas Chyłki. Okazuje się, że zostaje patronką tego aplikanta z pierwszej sceny. Joanna Chyłka to ucieleśnienie archetypu laski, która nie jest jak inne dziewczyny. Uwielbia przeklinać, pić, jeść mięcho, szybkie samochody i muzykę metalową. Chociaż żywi się głównie stekami z grilla i piwem i gardzi aktywnością fizyczną, ma oczywiście doskonałą figurę, którą prezentuje nosząc wąskie ołówkowe spódnice, a przy tym jest diabelnie inteligentna. A przynajmniej tak powtarzają nam wszyscy w tej książce, bo jeśli przeanalizujemy to, co faktycznie robi, to wychodzi na to, że jest koszmarnie nieudolna. Ale do tego wrócimy. Na tym etapie musicie po prostu wiedzieć, że Chyłka jest wszystkim, czym wasz chłopak z gimnazjum marzył, żebyście wy były. Zapamiętaj więc sobie to, co powinien powiedzieć ci ten hipster z HR-u. Twojej patronce, Joannie Chyłce, nie przeszkadza się od rana do 12, bo zapiernicza wtedy jak wół. Jasne? Ja... Świetnie. W takim razie czas na kilka innych rad. Na dole jest Hard Rock Cafe. Chodzisz tam, żeby się zrelaksować. Hard Rock Cafe. Nasza super cool, harda, mroczna, cyniczna, zadziorna pani adwokat najbardziej na świecie uwielbia przesiadywać w sieciówce Hard Rock Cafe przy Złotych Tarasach. Nawet nie w jakimś zapuszczonym biker's pubie. Najbardziej autentycznie rock'n'rollowe miejsce to dla Joanny Chyłki Hard Rock Cafe. I tam też bohaterowie spędzają jakąś połowę każdej z tych książek. Nie interesują mnie takie klimaty. Spojrzała na niego spod ełba. Słucham innej muzyki, dodał. Niby jakiej? Willa Smitha. Kogo? Tego aktora? Kiwnął głową bez przekonania. Nie, powiedziała. Absolutnie nie. Co nie? Nie słuchasz żadnego Willa Smitha, wyjaśniła.
Po pierwsze, ten gość jest gwiazdą Hollywood, nie muzykiem. Po drugie, jest czarny, a czarni robią imitację muzyki zwaną rapem albo hip-hopem. Nigdy nie wiem, jaka jest różnica. Po czwarte, jeśli już musisz, to słuchaj jakiegoś Eminema czy innego Donatana. Albo nie, zapomnij o nich. Tutaj się słucha tylko i wyłącznie Iron Maiden. Trwali przez moment w milczeniu. Kordian powiódł wzrokiem po gabinecie. Nie słuchasz, nie nucisz, nie wspominasz w mojej obecności o rapujących pseudoartystach. Iron Maiden, koniec kropka. Na jutro chcę wiedzieć, o jakiej historycznej postaci śpiewają przez 8 minut. Zrobię kolokwium. Okej, rozpakujmy to po kolei. Dlaczego Will Smith? Kto na Boga słucha Willa Smitha? Nie mówię, że się nie da. Prawie nic nie wiem o jego muzyce, ale nie uwierzę, że istnieje taka osoba, która zapytana o swoją ulubioną muzykę odpowiada Will Smith. Yeah. W tym momencie byłam skłonna uwierzyć, że Kordian po prostu Chyłkę troluje, ale później jest napisane, że on ma nawet Willa Smitha ustawionego jako dzwonek w telefonie. Zanim Kordian zdążył zapobiec tragedii, refren jednej z jego ulubionych piosenek rozbrzmiał na dobre. Will Smith zachęcał, by wszystkie laski, wszyscy z tylnych i przednich rzędów, wznieśli okrzyk radości, bo nadchodzi La Fiesta. A teraz kolejna warstwa. Czy mam rozumieć, że przez resztę serii, jakieś 16 tych książek, mamy przejmować się losem bohaterki, o której pierwsza rzecz, jakiej się dowiadujemy, to że jest rasistką? Zresztą cały ten konflikt pomiędzy prawdziwą muzyką metalową a głupim hip-hopem jest tak perfekcyjnie szkolno-dziecinny, jakby żywcem wyjęty z mojego gimnazjum. A to jest dosłownie główna oś relacji między Kordianem a Chyłką i właściwie główna cecha jej osobowości też. Siemasz, Pedro, rzuciła nachylając się ku niemu. Przyprowadziłam mojego ziomala, aplikanta, mów mu Zordon. Słucha czarnych rapsów, oznajmiła, po czym spojrzała na Kordiana. Nie wiem, czy dobrze mówię. Zordon to przezwisko, które nadała aplikantowi Chyłka, bo jej się nie podobało Kordian. Ciągle zresztą narzeka, że ktoś się według niej dziwnie nazywa. Przywlekłam młodego ze sobą, bo pomyślałam, że może pogadacie sobie o gibaniu się w rytm czegoś, co obaj nazywacie muzyką, dodała prawniczka, pukając w metalowy blat. Nie? Szkoda. Zordon to prawdziwy znawca tematu, a płyty w twoim mieszkaniu każą sądzić, że popełniłeś zbrodnię słuchania Kanye Westa czy innego Jay-Z. Byłam przekonana, że nawiążecie nić porozumienia. Nie stoisz przed generałem, tylko imiennym partnerem, powiedziała Joanna. I co to za pseudomuzyczne popłuczyny? Dzwonek z płyty Willenium. Willenium, powtórzyła Chyłka i zamknęła oczy, jakby stała nad grobem i żegnała najlepszego przyjaciela. Wpędzasz mnie w posępny nastrój, Zordon. Ale Peter na to nie pójdzie. Peter, zapytała Joanna, unosząc brwi. Teraz będziecie mówić do siebie w hip-hopowy, Will Smithowy sposób? Potem wychodzisz i opierasz się o maskę. Czekasz i czekasz, aż ktoś do ciebie podejdzie. Czy podbije, jak mawiacie w swoim hip-hopowym slangu. Sprawa była oczywista, jak to, że w Hard Rock Cafe grają dobrą muzykę. Zapewne taka, której zapłacił kolektyw, podsumował McVeigh, wyławiając z barku małą buteleczkę Johnny'ego Walkera. Nie jestem przekonana do tej nazwy. Joanna otworzyła okno, wychyliła się i podpaliła papierosa. Brzmi jak jakaś hipsterska formacja grająca punk rocka. Mnie tam bardziej kojarzy się z afrokolektywem, wtrącił Oryński. Co to za barachło? Zapytała, po czym zaciągnęła się. Nie, jednak nie chcę wiedzieć. Przypuszczalnie grają coś w twoim klimacie, więc wolę żyć w nieświadomości. Nie wysiedzę, odezwała się po dwóch łykach Chyłka. Co? To techno, światła, basy. Cierpię. To nie techno, a dubstep. Nie wmówisz mi, że to się czymś różni. Oryński przez moment się zastanawiał, sięgając w pamięci po wszystkie wiadomości, jakie zebrał podczas doszkalania się w temacie Iron Maiden. Jeśli to się nie różni, to tak samo nie istnieje różnica między heavy a power metalem. Spojrzała na niego z pretensją. Proszę cię, nie bluźnij w mojej obecności, powiedziała. Samo wymawianie nazwy prawdziwej muzyki w tym siedlisku bezładnych decybeli zakrawa o herezję. Sodoma i Gomora, oceniła prawniczka. Na koncertach Ironsów jest lepiej? Pokręciła głową z niedowierzaniem. Słuchaj, podjęła. Wyznaczam ci nowe zadanie semestralne. Nie możesz mi chyba pojedziesz latem na Woodstock i zobaczysz, co znaczy dobra zabawa. Tam upijasz się z klasą i możesz liczyć na porządne grzmocenie, a nie takie fiziu-miziu na parkiecie. Nieźle, Zordon, nieźle. Jeszcze trochę i będziesz mógł nagrywać te hejtujące piosenki hip-hopowe pełne ciętych ripost. Jak to się zwie? Diss. O, super. Będziesz nagrywać disy do innych rabziomków. Na. Co? Disy na.
A bo ja wiem, odparła kierując się do wyjścia, użyj tego waszego hip-hopowego kodu. Yo, ziombel, wbijaj tu na Hawirę, bo prawie zdechł nam bombel. Co to? Jezus Maria. Nie tylko Chyłka, ale też każdy, kogo lubi, wyraża się o innej muzyce niż metalowej, wyłącznie z pogardą. I jak mawia mój syn, koks, dziwki i... Cholera, tego ostatniego zapomniałem. Twój syn ma 14 lat. Ale słucha hip-hopu, wiesz jak jest, odparł Artur i wzruszył ramionami. Poza akordianem, który jako jej love interest ma dostarczać nam zabawnego kontrastu. Ich romans zresztą ma pewne właściwości typowego nastoletniego fanfika. Po pierwsze to jak do siebie się zwracają, udając, że się tak bardzo nie znoszą. Pojedziesz X5, zawsze chciałeś to zrobić, nie? Wyterkotała. Masz prawo jazdy? Znamy się od roku, a ty nie wiesz, czy mam prawo jazdy? Nie wiem też, jaki masz rozmiar bokserek i daj Bóg, nigdy się nie dowiem. Zbierasz się czy nie? W porządku, odezwała się adwokat. Wciąż zapominam, że u was w prokuraturze wciąż panują zasady rodem z czasów Gomułki. Nie jesteście nawet świadomi tego, jak wyglądają zachodnie modele kultury korporacyjnej. Jestem tego w pełni świadomy, odburknął Aronowicz. I widok pani i tego aplikanta tylko potwierdza, że większość czasu spędzacie państwo na stosunkach pozamałżeńskich. Joanna uśmiechnęła się szeroko. Trafił pan w sedno, powiedziała. Ja i Zordon. Och, kiedy tylko zostajemy sami po godzinach. Potrzebny nam kiosk. Chcesz kupić fajki? Nie, men's health, żebyś chociaż zobaczył na papierze, jak wyglądają mięśnie. Spojrzał na nią bykiem. Oryński odsunął książkę. Mamy problem. Bo nie zalegalizowali związków tej samej płci? Wybacz, ale ja... Daj spokój, uciął Kordian. Mamy cholernie poważny problem. Będziemy jak dwa szalone króliki, odpowiedział Oryński. Prędzej dam się wypatroszyć, Zordon. Widzisz? Odparł uśmiechając się. Już między nami iskrzy. Zaraz tak zaiskrzy, że ci klejnoty eksplodują, oceniła pod nosem. I skup się na sprawie. Jesteśmy sami, zakomunikował. Już ci chyba wyjaśniłam, że nie masz na co liczyć. Tak tylko mówię. Popatrzyła na niego z politowaniem. Jesteś dla mnie o 10 lat za młody, o 5 kilogramów za gruby i... Urwała krzywiąc się. Jakieś dwie klasy za brzydki. I co jeszcze? I nie jesz mięsa. Prawdziwy facet ma mieć instynkt łowcy, rozumiesz? Paliłeś. Powiedziała cicho, choć chciała zagrzmieć. Tylko jednego. Gówno, prawda. No dobra, trochę więcej. Ile? Od kiedy tu leżysz? Bo ja wiem, kilkanaście paczek. Powiedział spuszczając wzrok. Przez moment oboje milczeli. W porządku, kilkadziesiąt. Zapaliłem z przemytnikami, a potem jakoś poszło. Darzę cię najczystszą formą nienawiści. Nic nowego. Po drugie, w każdej części przynajmniej jedno z nich musi ulec dramatycznemu wypadkowi lub pobiciu, a to drugie musi się wtedy pierwszym opiekować, co prowadzi do wielu dwuznacznych sytuacji. Była słaba jak mucha, więc Oryński wątpił, że w jakikolwiek sposób mu pomoże. Podniósł ją, a ona przylgnęła do niego, jakby wisiała na krawędzi urwiska. Poczuł przypływ podniecenia i skarcił się za to w duchu. Starając się zachować spokój, przeniósł ją przez próg. Jedna uwaga o tym, co się aktualnie dzieje, a urżnę ci ozór. Rozumiem. Położył ją na łóżku, potem wysunął ręce. Nieopatrznie jego dłoń trafiła na jej pośladek. Zaklął w duchu, mając nadzieję, że tego nie poczuła. Kiedy na nią spojrzał, przekonał się, że była to złudna nadzieja. Wskazała na jego krocze. Zordon? No co? Jesteś podniecony. Przełknął ślinę, a potem czym prędzej podszedł odstawić wózek na bok. Czasem pałam do ciebie czystą nienawiścią, burknął zza progu. Te, właśnie widziałam tę nienawiść. Wypadek przy pracy. Aha. Po trzecie, nawet ich szef robi szczeniackie uwagi na temat ich wzajemnego przyciągania, niczym Dumbledore z fanfika, który umieszcza uczniów Hogwartu parami w dormitoriach, żeby ich rozmnażać. Nie pytajcie, co to za fanfik. Zjedzcie pizzę, a potem do dzieła. I uskutecznijcie koitus na zgodę. Jesteście młodzi, nie powinniście się kłócić, tylko kopulować. A właśnie, kiedy Zordon i Chyłka akurat nie przekomarzają się na temat muzyki, to kłócą się o jedzenie. Jak już wspomniałam, Chyłka je za 10 chłopa i oczywiście wyłącznie mięcho. Sałateczki to sobie mogą jeść baby, a ona nie jest jak inne dziewczyny. W dodatku, pomimo tego, że jest obytą prawniczką z Warszawy, ciągle zachowuje się, jakby każde danie inne niż kawałek steka było jakimś egzotycznym, fikuśnym wymysłem, o którym nigdy nie słyszała. Jak prawdziwa twardzielka lubi się też przechwalać, że nie straszne jej ostre potrawy.
Za to Zordon właściwie żywi się samym łososiem, co nieustannie doprowadza ją do szału. To nie psiocz i chodź, znam dobre miejsce. Muzyka w Hard Rock Cafe bynajmniej nie działała na Kordiana kojąco. Zeszli na dół i prawniczka poprowadziła go do jednego z wielu wolnych stolików. Knajpa świeciła pustkami, co zapewne było zasługą drącego się z głośników wokalisty, rywalizującego z płaczliwymi gitarowymi riffami. Co bierzesz? Spytała. Kordian ledwo mógł dosłyszeć, co powiedziała jego towarzyszka. Menu? Odparł pod nosem. Nie zaryzykowałby, biorąc cokolwiek w ciemno. Co mogli serwować w takim miejscu? Na zapleczu najpewniej ubijali kozy, a potem utaczali im krew na jakimś ołtarzu. Być może w grę wchodziły też koty. Najbezpieczniejszym wyjściem była chyba kawa. Zerknął szybko na skład dania, którego nazwa brzmiała, jakby składało się zarówno z kóz, kotów, jak i chrześcijańskich duchownych. Pokręcił głową, widząc, że w tym kombo znajduje się tyle rodzajów mięsa, że nie spali tego podczas kilku kolejnych meczów w squasha, a dodatkowo wyjdzie stąd z tornadem w żołądku i zdecydowanie zbyt lekkim portfelem. Nie, to zdecydowanie nie był dobry dzień na takie przysmaki. Wezmę grillowanego łososia. Chyłka powoli podniosła wzrok, potrząsnęła głową, po czym zaczęła przewracać menu, jakby nie wierzyła, że taka pozycja w ogóle gdzieś tutaj figuruje. Łososia, jaja sobie robisz, może sałateczkę do tego? Nie, starczy grillowany łosoś. Co z ciebie za facet? Zapytała. Nażryj się mięcha, to będziesz miał siłę kotłować się z klientami i prokuratorami. To co dzisiaj widziałam było takim cipcianiem się, że w pewnym momencie zrobiło mi się słabo. Joanna mruknęła coś pod nosem, a zaraz potem pojawił się kelner z dwoma gorącymi daniami. Wegetariana dla kogo? Zapytał z uśmiechem, patrząc na Chyłkę. Dla Ciamajdy, odparła, wskazując na chłopaka. Ja nałogowo przyjmuję mięcho. Kordian wziął do ręki ćwiartkę pizzy i odgryzł końcówkę. Chyłka z dezaprobatą spojrzała na ilość warzywnych składników. Nie będziesz miał potem siły, żeby sklecić pismo. Zordon! Krzyknęła Joanna. Co zamawiasz? Tylko nie mów, że znowu jakieś łososiowate quasi jedzenie. Nie rozumiem, jak mamy tutaj cokolwiek przedysku... Mów głośniej, zażądała, i weź jakieś mięcho, bo siły masz tyle, że możesz co najwyżej popiskiwać, a nie prowadzić konwersacji jak człowiek z człowiekiem. Ryba to też mięso. Jak jasna cholera, odparła. Nie rób sobie jaj, zamów coś konkretnego. Nadziała jedną z krewetek na widelec i przyjrzała się jej. Po chwili odłożyła ją na talerz Oryńskiego. Parę minut później zasiedli w Hard Rock Cafe, a Joanna zamówiła sobie przekąskę, którą najadłoby się 10 biegaczy po przebyciu maratonu. Pozycje w menu były dla Chyłki niejaką enigmą i w końcu postanowiła poradzić się jednego z pracowników. Szczególnie interesowało ją zielone curry z pędami bambusa, a konkretnie to, czy ktokolwiek takie pierdoły zamawia. Zjedz coś, są dobre falafele. Te kulki, które imitują kawałek mięsa. Co podać? Zapytała. Kaftahara. Świętuję, bo świat okazał się jednak lepszym miejscem niż sądziłam. To dość ostre danie. A ja jestem dość ostrą babą. Poproszę. Spotkali się w restauracji El Popo na Senatorskiej, gdzie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa można było przeżyć iście meksykańską przygodę. Joanna wybrała to miejsce dlatego, że jej żołądek był zaprawiony w bojach z wszelkimi ostrymi posiłkami. Liczyła na to, że prokuratorskie trzewia nie poradzą sobie z takim poziomem pikantności. Ostre jak japie skwitował, napychając do ust nachos. Dodał do tego zielony sos, który wizualnie nie sprawiał groźnego wrażenia. Po chwili jednak oskarżyciel musiał wlać w siebie całą szklankę wody, co specjalnie w takich sytuacjach nie pomagało. Guacamole zebrało żniwa. To super ostre danie, które ma poprzestawiać prokuratorowi trzewia, to było guacamole. Praktycznie wszystkie kobiety występujące w serii, które nie są Chyłką, są, nie zgadniecie, pustą, cycatą blondynką po operacjach plastycznych. Dobrze cię widzieć, Aśka. Odezwała się blondynka o sztucznych ustach i nie mniej sztucznym biuście, po czym uściskała Chyłkę. Skąd ma pan mój numer? Trafiłem na niego przypadkowo, a... Z pewnością, tak samo przypadkowo Obama szpieguje obywateli przez ten cały pryzm. Przez moment Kordian zastanawiał się, czy aby na pewno rozmawia z osobą, którą wczoraj widział na zdjęciach. Tamta dziewczyna przywodziła na myśl raczej słodką idiotkę, a nie osobę orientującą się w amerykańskim systemie inwigilacji obywateli. Albo mogła po prostu polubić odpowiednią stronę na Facebooku. Tutaj Kordian dziwi się, że atrakcyjna dziewczyna może wiedzieć cokolwiek o świecie, a z drugiej strony para głównych bohaterów sama zachowuje się, jakby większość życia spędziła gdzieś w jaskini. Słyszałeś o sprawie O.J. Simpsona, prawda? Szepnęła Joanna. Coś tam słyszałem. Gwiazda futbolu, aktor oskarżony o zabójstwo żony i jej przyjaciela. Dźgał dziewczynę kilkakrotnie w głowę i w szyję. Proces stulecia, musiałeś o tym chociaż czytać. Może...
Media zwariowały, a transmisje szły daleko poza USA. Społeczeństwo się podzieliło, a presja była ogromna. Cyrk zresztą też niemały. Zamknęli go? Co jeszcze gatekeepuje mecenas Chyłka? A tak, alkohol. Jak przystało na zbuntowanego gimnazjalistę, Joanna dużo chleje, najchętniej piwo, byle tylko nie jakieś radlery, bo to lemoniatka, a nie prawdziwe piwo, pożygać się można. Przyszłam tu posiedzieć z Piwskiem, a nie poumizgiwać się przy butelce wina, wyjaśniła. Łapiesz subtelną różnicę? Płyn do chłodnic. Nie piłeś nigdy? Nie miałem przyjemności. W takim razie masz braki z dzieciństwa. Mogę w zasadzie strzelić jedno piwko, jeśli masz jakieś dobre. Radlera. Wybornie, odparła Joanna, ochoczo kiwając głową. Kiedy gospodyni poszła do kuchni, prawniczka obróciła się do Oryńskiego i upozorowała odruch wymiotny. Po chwili Agnieszka postawiła przed nimi dwie oszronione butelki. Aplikant pociągnął łyk i miał ochotę wypluć wszystko, co miał w ustach. Trwał jednak z niezmienionym wyrazem twarzy, podobnie jak Chyłka. Opuszczając mieszkanie Agniechy, oboje czuli się, jakby wypili górę jedno piwo, a nie trzy. To poważnie brzmi tak bardzo jak teksty moich kolegów z klasy. Ten wątek jest zresztą akurat należycie zgłębiony, bo w trzecim tomie Chyłka bardzo poważnie zmaga się ze swoją chorobą alkoholową, ale do tego jeszcze wrócimy. Co jest dalej? Papierosy. Prawdziwe to oczywiście tylko Marlboro. Kordian palił Dawidofy, ale szybko został z tego powodu wyśmiany. Wyciągnął papierosy, ale Chyłka momentalnie zaoponowała, unosząc dłoń. Tu się nie smrodzi. Pani pali. Bo palę Marlboro, a ty wyskakujesz mi z jakimś syfem. W drugim tomie, który jako jedyny mam w takiej oprawie serialowej, Kordian z Chyłką mają zakład i palą tylko elektroniczne papierosy. Stawką w zakładzie jest, jakżeby inaczej, zmiana dzwonka w telefonie na piosenkę Willa Smitha. Za to nie mam pojęcia, dlaczego przerzucenie się na elektroniki oboje traktują tak, jakby zupełnie przestali palić. Po raz pierwszy Chyłka pomyślała, że rzucenie palenia to była dobra decyzja. Zaraz potem odepchnęła od siebie tę myśl. Kordian znów zaciągnął się e-papierosem. Nie smakował najgorzej, ale nie dawał żadnej satysfakcji. Trudno było powiedzieć dlaczego. Być może w paleniu chodziło o świadomość, że w jakiś sposób samemu się sobie szkodzi. Tutaj tego brakowało. Kordian, spokojnie, nadal sobie szkodzisz, zapewniam cię. A jak już odhaczamy kolejne pozycje z podręcznika perfekcyjnej Pick Me, to dodajmy, że Chyłka jest też oczywiście samochodziarą. Swoje ukochane BMW X5 traktuje jak dziecko. Swoją nawigację nazwała pieszczotliwie Zygmunt, a do tego oczywiście popierpa tym BMW po mieście jak totalna wariatka, wymigując się od mandatów, bo jest w końcu taką świetną prawniczką. Zazwyczaj nie widziało się drogich BMW, Mercedesów ani innych pojazdów z wyższej półki, które wykonywałyby takie manewry na drodze. Tego typu motoryzacyjne wygibasy były zarezerwowane tylko dla tych, którzy dysponowali nieco tańszymi samochodami i nie obawiali się ich obtłuczenia. Ci, którzy prowadzili warte kilkaset tysięcy cuda techniki, jeździli szybko, ale bez ryzyka. Nie wiem, z jakiego świata ma pochodzić Chyłka, ale to musi być chyba jakaś fascynująca alternatywna rzeczywistość, w której kierowcy drogich BMW jeżdżą bez ryzyka. Jeśli chodzi o konsumowane media, ten obraz Chyłki jako gimnazjalistki też nie mógłby być bardziej kompletny. Jak myślicie, co ogląda? Co czyta pani mecenas? Myślę, że najlepiej to wybrzmi jej własnymi słowami. Zaraz będzie król. Kto? Zapytał patrząc w kierunku drzwi. Chyłka zmarszczyła brwi i wskazała na ekran telewizora, po czym usiadła obok. Król TVN-u, wojewódzki. Oglądasz Wojewódzkiego? Zapytał z niedowierzaniem. Pytanie powinno raczej brzmieć, czy ty nie oglądasz? No, zapytała wstając z kanapy. Idę po dolewkę, chociaż właściwie to ty mógłbyś się pofatygować. Jestem gościem. Jesteś moim m***em, Zordon, odparła. To jest ważniejsze niż wszystko inne. Po chwili wróciła z dwoma niemal zamarzniętymi butelkami Beksa. I co chciałeś? Mów póki pora, bo jak zacznie się audiencja u króla TVN-u, będziesz mógł nękać mnie jedynie podczas reklam, ja piszonie. Wróciła do domu, zrobiła sobie drinka, a potem usiadła na kanapie i włączyła TVN. Ostatnio nawet Wojewódzki nie poprawiał jej humoru. Wyglądał, jakby jechał na oparach. Podobnie jak ona. Chyłka uważała, że perfekcyjnym programem do zasypiania było szkło kontaktowe. Monotonne, spokojne i powolne głosy zawsze działały na nią kojąco. Poza tym lubiła tych wykształciuchów. Choć nie tak jak króla TVN-u. Co dalej? Polityka. Macie już pewnie w głowie pewien obraz głównej bohaterki, więc zastanówcie się chwilę, jakie waszym zdaniem ma poglądy. Ustaliliśmy już, że tak naprawdę Joanna to wasz kolega z gimnazjum, więc
pewnie dobrze zgadliście, takie, z których się wyrasta. O co chodzi z tym hiszpańskim? Stary lubi ten język, odparła Chyłka, przebijając się przez prawniczy kociokwik. To taka tradycja, że przed każdą sprawą składasz przed przełożonym albo przed sobą deklarację no pasaran. Przecież to jakaś piosenka Tilov. To hasło rewolucji francuskiej, kretynie, które potem zrobiło karierę dzięki włączeniu go do katalogu komunistycznych formułek zagrzewających do boju. Znaczy tyle, co nie przejdą. Okej. Jak wygrasz rozprawę, mówisz hemos pasado. Przeszliśmy. To taki zwyczaj. Nie wiedziałem, że trafiłem w jakieś komunistyczne... Uważaj na słowa, zaoponowała Chyłka. Tutaj są sami liberałowie, ale masz przed sobą kobietę, która za każdy lewacki zarzut przetrzepie ci skórę. I czemu ciągniesz się za mną jak smród po gaciach, co? Harry i Chyłka wdali się w krótką rozmowę, która szybko przerodziła się w przepychankę słowną. Ona twierdziła, że skoro niemal połowa państw ONZ nie zakazuje prawnie kary śmierci, wypadałoby zastanowić się nad jej powtórnym wprowadzeniem w Polsce. On argumentował, że byłby to krok w tył w rozwoju demokratycznego państwa prawa. Teraz wyślę linka do wszystkich tych lewicowych dziennikarzy, których przez ostatnie lata chciałam udusić, zapowiedziała. Jest pani prawnikiem, powinna... Prawniczką. Nie należy do feministek językowych, ale bez przesady. A jednak z przesadą, bo już w następnym tomie Chyłka się chyba nieco zradykalizowała i mówi... Jest pani adwokatką? Joanna pokręciła głową i rozsiadła się wygodniej na tylnym siedzeniu. A czy premier jest polityczką? Zapytała. Niech pan mówi jak człowiek, a nie jak jakiś sfeminizowany innowator językowy. Na prawicowców nie miała co liczyć. Sama jeszcze kilka tygodni temu albo zignorowałaby taki materiał, albo kliknęła lubię to, chcąc wyrazić swój stosunek do tego, co spotkało cygana. No właśnie, odnośnie tego ostatniego cytatu. Wiemy już, że Chyłka uważa czarną muzykę za prymitywną i że używa słowa mu** jako synonimu niewolnika. Za to w trzecim tomie wchodzimy w jakąś absolutną trzecią gęstość kosmiczną, jeśli chodzi o rasizm, bo cała fabuła skupia się wokół postaci Roma, którego Chyłka ma bronić. Nie, nie ten kaliber, oceniła. Poza tym cyganie chyba nie biorą kredytów. Jak wam brakuje pieniędzy, po prostu czekacie na kogoś w ciemnym zaułku i... Oryński potrzebował chwili, by ustalić, dlaczego ta informacja ma jakiekolwiek znaczenie. Najwyraźniej za długo pracował bez Chyłki, która co pewien czas przypominała mu takim czy innym komentarzem, że tolerancja jest mocno przereklamowana. Szefie, przerwała mu, wzięłam sprawę tego dziab***a? Że co, proszę? Tego dziab***a. Na litość boską, Chyłka. Mam na myśli tego Roma. Wiem doskonale, kogo masz na myśli. W tej samej chwili obok niej stanął kelner. To co zawsze? Zapytał. Nie, dziś krem z zielonego groszku z miętą. I lepiej, żeby ten groszek był organiczny, bo jestem na diecie wykluczającej wszelkie syntetyczne dodatki. Mężczyzna spojrzał na nią z ukosa, po czym odchrząknął. Czyli stroganow wieprzowy? Tak. Kelner skinął porozumiewawczo głową i przeniósł wzrok na Bukano. A dla pana? Jakiś cygański przysmak, wyręczyła go Chyłka. Może niewinne dzieci albo maca? Co ją ruszyło? Empatia? Nigdy nie żywiła żadnych pozytywnych uczuć wobec cyganów, wręcz przeciwnie. Najwyraźniej alkohol poprzestawiał jej coś w głowie. Ale no wie pan, dodała wskazując na niego ręką. Co takiego? Jest pan ciatą. Słucham? Od razu wygląda pan na winnego. No, ponagliła go. Jeśli mi pan nie powie, jak to się stało, że Rumuni tak wysoko cenili swoje życie, że ubezpieczyli je na... Słucham? Joanna wzruszyła ramionami. Winny? Wszystko wskazuje na to, że tak, odparła. Szczególnie, że jest cyganem. Zaskoczyła go. Nigdy nie spodziewał się, że akurat ona wystąpi w obronie jakiejkolwiek mniejszości, szczególnie romskiej. Oryński nie raz i nie dwa podczas posiedzeń w Hard Rock Cafe lub u niej w apartamencie nasłuchał się różnych uwag na temat tego, co powinno się zrobić z cyganami. A tymczasem teraz broniła jednego. Nie, czas spojrzeć prawdzie w oczy. Bukano zrobił to, ale był wyjątkowo dobrym łgarzem i chyba nie powinna się dziwić, biorąc pod uwagę, że Romowie traktowali kłamanie niemal jak sztukę. Mieli góra 20 parę lat. Sprawiali na Chyłce takie samo wrażenie jak każdy inny cygan. Skłonni do bitki, plucia, kradzieży i obrażania. Poza tym pogoniły mnie brudcy, dodała Joanna i wzięła kolejny duży łyk. Kto? Cygnuchy. Okej, to było ciężkie do przesłuchania, wiem. Muszę tu wziąć kilka rzeczy pod uwagę jednak. Po pierwsze, to jest tom, w którym Chyłka jest kompletnie na dnie. W poprzedniej części bardzo podpadła przełożonym, więc na początku tej, zamiast w przeszklonej kancelarii, siedzi w budce w galerii handlowej, udzielając porad prawnych za 50 zł. Bardzo zabawne swoją drogą, była najlepszą prawniczką w kraju, ale ta branża nie wybacza chyba.
Jest też w bardzo zaawansowanym stadium swojego uzależnienia. Generalnie mamy poznać ją od najgorszej możliwej strony. Tutaj warto wspomnieć o tym, że w tej części Hyłka i Kordian stają się rywalami i działają przeciwko sobie. I w jednym wątku Kordian donosi na policję, że Hyłka prowadzi po alkoholu, przez co traci prawo jazdy. I dużo się kręci wokół tego, że on ją w ten sposób tak podle zdradził. Ale to ona dosłownie prowadziła samochód pijana. Generalnie chodzi o to, żeby pod koniec książki przeszła pewną przemianę. To znaczy jednak broni swojego klienta w sądzie, uczy się dużo o jego kulturze i na koniec nawet dzielą wzruszającą scenę, w której się przytulają na zgodę. I wszystko jest pięknie. Racism is over. Ale chyba najważniejsze jest dla mnie podejście samego autora, które wyraźnie przebija. Widać, że zrobił solidny research na temat kultury i historii Romów i za pomocą tej wiedzy ciągle rzuca wyzwanie uprzedzeniom swojej bohaterki, konfrontując je z rzeczywistością. Problem w tym, że tego jest jeszcze 13 tomów i ja mam niby się przez nie nadal przejmować losami laski, która się wyżygała tak obrzydliwymi, naziolskimi tekstami przez całą tę książkę. Rozumiem koncepcję antybohatera, ale to nie jest jakaś zabawna przywara, ułomność charakteru, wbrew temu jak traktują rasizm Hełki pozostali bohaterowie i jak mam wrażenie spodziewa się, że ją potraktujemy sam autor. Nad tym się nie da przejść do porządku dziennego i po prostu z zapartym tchem śledzić dalej jej losy. Oczywiście, że postaci fikcyjne mogą mieć okropny charakter i możemy ich nie lubić i się z nimi nie zgadzać i mogą być mimo to dobrze napisanymi postaciami, ale muszą mieć cokolwiek, co sprawia, że chcemy wiedzieć co dalej. Wydaje mi się, że wiem, co Remigiusz chciał osiągnąć. Kiedy wracam pamięcią do czasów szkolnych, a czytając Hyłkę robię to non-stop, to mam wrażenie, że mam przed sobą taki typ postaci, jaki wtedy był popularny. Często zresztą narzekam na to, jak mojemu pokoleniu zrył beret fenomen doktora House'a, czyli takiego bohatera, który jest cyniczny, złośliwy, okropny dla wszystkich dookoła, a jednak z jakiegoś powodu wszyscy go uwielbiają. Tylko tu jest kluczowa różnica. Doktora House'a wszyscy uwielbiają, bo są od niego w jakiś sposób zależni. Typ jest geniuszem i ratuje życie innych. I takie też chyba miało być założenie w przypadku Hyłki. Wiele razy książka próbuje tłumaczyć nam, że pani mecenas jest absolutnie genialnym obrońcą, który wygrywa każdą sprawę. A jednak kiedy śledzimy jej faktyczne działania, to dosłownie nic jej nie wychodzi. Wszystko elegancko spierdala. Nie chciałam się specjalnie zagłębiać w fabułę, bo akurat prawnicze zagadki kryminalne to nie jest moja rzecz i mogę być nieobiektywna w ocenie, a w sumie i tak nie jestem. Ale tak czysto warsztatowo, to przynajmniej pierwsza część wydaje mi się fatalnie skonstruowana. Hyłka i Kordian próbują bronić typa, którego znaleziono na miejscu zbrodni po 10 dniach zamknięcia w mieszkaniu ze swoimi ofiarami. I wszyscy są przekonani, że sprawa jest nie do wygrania, chociaż oskarżony nie przyznaje się do winy. Właściwie to w ogóle z nikim nie rozmawia, mimo że nasza dwójka ciągle próbuje coś z niego wycisnąć i na tropie prawdy odkrywa najróżniejsze intrygi. Na sam koniec dopiero się połapali, że oskarżony próbował im mrugając przekazać kodem Morsa dokładnie to, na co sami wpadli przypadkiem. To dostarcza wystarczająco dużo wątpliwości na procesie, żeby uniewinnić ich klienta, a na sam samiutki koniec w jednym dialogu nagle dowiadujemy się, o co tak naprawdę chodziło. I że ten typ był cały czas winny, tylko próbował im wkręcić, że jest inaczej, z tym, że byli za głupi, żeby nawet to zauważyć, sami to sobie w końcu wkręcili, więc wygrali sprawę, ale nie zasłużenie. Więc nie tylko nie ma w tym żadnej satysfakcji, ani nawet interesującego twistu, bo najpierw nie wiadomo nic, a potem nagle wiadomo wszystko z jednego dialogu. Nie ma docierania do prawdy po sznurku, wiecie o co mi chodzi. Więc Hyłka jest nie tylko wredną, irytującą, infantylną alkoholiczką, ale jest też niesamowicie niekompetentna. Zaczynam naprawdę podejrzewać, że to jest po prostu naprawdę trafna parodia milenialskiej kultury. Szczególnie kiedy czytam takie fragmenty. Prawniczka podniosła się i ruszyła do kuchni. Jeśli miała wysłuchać, co ta flądra ma do powiedzenia, nie będzie tego robić o suchym pysku. Znam żonę, powiedziała po chwili. Chodziłam z nią do liceum. Wyjątkowa kokota. Kto? Fleciara, Zordon. Muszę ci kiedyś dać jakiś słownik. Dzień dobry, powiedział. Czołem, odparła, wskazując na danie. Co to? Kanapka z łososiem i awokado. Joanna długo milczała. Coś nie tak? Zapytał Szczerbaty. Nie, odpowiedziała, zajmując miejsce przy stoliku. Rozejrzała się niepewnie, czując, że jest na obcym, wrogim terenie. Pełno tu hipsterów. Prócz tego mógł z powodzeniem pretendować do miana modela z katalogu ciuchów dla metroseksualistów. Wolałbym sam jej to dać, kontynuował Kordian.
A wiesz, jak się nazywa to grzmociwo? Jesteś wyjątkowo pewny siebie, jak na cio... oznajmiła. Oszczędź sobie bluzg. To nie bluzg, a właściwie komplement. I jako ten frajer pompka jesteś przekonany, że twój klient jest niewinny, tak? I już sama nie wiem. Nikt inny nie wydaje się czytać tego jako parodię. Przynajmniej nikt w recenzjach na Lubimy Czytać, które przeglądałam. Czy sam Remigiusz pisał to jako parodię? I czy to w ogóle ma znaczenie? Może w tym przypadku powinniśmy odrzucić pryzmat intencji autora? Może powinniśmy zaakceptować Chyłkę jako płynny koncept, który przybiera postać naczynia, w którym się znajduje? Może prawdziwa Chyłka to przyjaciele, których zyskaliśmy czytając? She's serving idiot, she's serving baby, she's serving damn stupid. And you know something? I love it. Zamknij się!